Rozmowa poranka. 21 minut do 9. Łączymy się z Bogusławem Chrabotą, redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Halo, dzień dobry panie redaktorze, czy słyszymy się? Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Udało się. Panie redaktorze, czy po wynikach Late Poll, które poznaliśmy dziś rano, właściwie tuż przed 8, pan uznaje, że nadal warto czekać na te oficjalne, żeby prognozować, jak właściwie będzie wyglądać ta polityczna układanka? Czy można już mówić na podstawie tego, co mamy? Oczywiście trzeba czekać, bo liczy się nie badanie sondażowe, tylko finalny wynik wyborów. Natomiast jeżeli technologia, jeżeli algorytmy firmy Ipsos, która już wielokrotnie robiła exit pole w ciągu ostatnich lat, się nie zmieniły, to ja uważam, że ten wynik jest bardzo bliski wynikom realnym. Na przykład w 2019 roku faktyczne wyniki niemal się potwierdziły z tym sondażem Ipsosu i spodziewam się, że będzie dokładnie tak samo w tym roku. Jeżeli mogą być jakieś niedoszacowania, to raczej dotyczyć mogą lewicy na przykład. Więc z tej perspektywy to 6%, na którym wisi lewica w Polsce, zapewne się nie pogorszy, a właściwie 60%, prawda, procenta. To się nie pogorszy i lewica chyba tylko może zarobić parę punktów, a zatem i powiększyć swoją grupę swoich parlamentarzystów. No to mając na uwadze, że tak będzie rzeczywiście, to kto jest tak naprawdę największym zwycięzcą? Bo patrząc na wynik Koalicji Obywatelskiej, to on mniej więcej był prognozowany, taki właśnie jak jest, czyli około 30%. Natomiast jeszcze 3-4 tygodnie temu chyba nikt nie dawał takiego wyniku trzeciej drodze, to znaczy kilkunastu. 13%. Najbardziej zaskakująca i mobilizująca Polaków jednak jest frekwencja. Nikt nie zakładał, że to będzie niemal 73%. W takich ostrożnych przewidywaniach sądziliśmy, że to się będzie wahało między 58 a 60 kilka procent, a 73% no to jest kosmiczny wynik i to wszyscy podkreślają, zwłaszcza w komentarzach zagranicznych. I to właśnie ta mobilizacja elektoratu, która, uwaga, jest zasługą Prawa i Sprawiedliwości, bo to ta emocjonalność kampanii była wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość pogoniła ludzi do urn. Niestety na swoją szkodę, ponieważ dzięki temu zmobilizował się elektorat Koalicji Obywatelskiej i dzięki temu Koalicja Obywatelska uzyskała tak dobry wynik. Ten wynik daje opozycji przewagę i możliwość budowania gabinetu i prawdopodobnie tego, że premierem na kolejne lata będzie Donald Tusk. Ale to jeszcze zobaczymy, bo czekamy na finalny wynik. Ale właśnie, jeśli pan wspomniał o tej frekwencji. Tak. No, ogólnie mówiąc, wygrała Polska, ponieważ udało się zmobilizować niespotykaną w historii polskich wyborów w 1989 roku grupę obywateli. No i oczywiście wygrała opozycja, która ma przewagę parlamentarną, przynajmniej z perspektywy tych wyników exit poli, czy late poli, które już znamy. Jeśli pan pozwoli o tej frekwencji, bo ona rzeczywiście będzie rekordową, mimo tej najbrutalniejszej, chyba jak pan wspomniał, kampanii w historii, wielu ludzi wydawało się być zmęczonych polityką samą w sobie w ogóle. Jeszcze przed wyborami w piątek wiele osób mówiło, że dajmy już sobie spokój z tym wszystkim. Tymczasem mamy tę najwyższą frekwencję. Czy to jest znak dla polityków, że tak właśnie opłaca się prowadzić politykę? Znaczy dla PiS-u na pewno nie. Znaczy gdybym ja był odpowiedzialny za kampanię Prawa i Sprawiedliwości, wyciągnąłbym zupełnie przeciwne wnioski. Znaczy dla nich dużo korzystniejsza byłaby nie mobilizacja, ale demobilizacja elektoratu, ponieważ ich elektorat jest żelazny, bardzo lojalny. Wiadomo było, ile ludzi pójdzie do urn. Natomiast na skutek tego, że wprowadzono tak emocjonalne wątki, jak uchodźcy, jak niemieckość Donalda Tuska, czy osobisty hejt przeciwko liderowi Koalicji Obywatelskiej, to spowodowało, że ludzie poszli bronić Platformy, jej wartości i samego Tuska, no, który zresztą sprawnie operował hasłem wolności i obrony polskiej demokracji. To zmobilizowało tą przeciwną czy wrogą wobec Prawa i Sprawiedliwości część elektoratu. Ale jak powiedziałem, mechanizm sprawczy był po stronie jednak Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który przegrzał emocje
i tak naprawdę pogonił ludzi do urn. Dzięki temu wygrała Platforma. Jeśli rząd będą tworzyć trzy partie, to jakie to może być rządzenie, mając na uwadze, że będą miały silną opozycję, to 200 mandatów, te właśnie okolice dla Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze prezydenta z przeciwnego obozu politycznego. Czy w ogóle jest możliwa ta tak zwana koabitacja w polskich warunkach? Oczywiście, że jest możliwe i ta koabitacja będzie. Co do rządów składających się z trzech partii, no to mamy duże doświadczenie w Polsce. To jest nic nowego na polskiej mapie politycznej. Co więcej, PSL, który jest ważnym elementem polskiej drogi, jest partią najbardziej koalicyjną w ogóle w historii polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku. Jest dość łatwo będzie opracować metodę podziału wpływów. Zapewne będziemy mieli dwóch wicepremierów ze strony Lewicy i trzeciej drogi. Na pewno też będzie dość łatwe dokonanie podziału aktywów, czyli tutaj tak naprawdę tek ministerialnych pomiędzy tą koalicją. Tego się nie boję. Natomiast oczywiście współpraca z instytucjami kontrolowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość, takimi jak wiem, Radia Mediów Narodowych, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji. Te kadencyjne instytucje, nie wspominając oczywiście o Sądzie Najwyższym czy o Trybunale Konstytucyjnym, będzie bardzo, bardzo trudna. Dziedziczyć będzie opozycja państwo w znacznej mierze rozregulowane i z poważnymi problemami, zadłużone, z rozpędzonymi mechanizmami inflacji i tak dalej. Zapanowanie nad tym będzie bardzo, bardzo ciężkie, no ale mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska i jej liderzy, czy w ogóle liderzy opozycji idąc do wyborów, mieli tego świadomość. To państwo nie jest na tyle zdewastowane, że nie da się go poskładać w całość i zapanować nad tymi negatywnymi tendencjami. Natomiast myślę, że bardzo będzie opozycji pomagało ustabilizowanie relacji z Brukselą, z Komisją Europejską. No już nie mówiąc o tym, że mam nadzieję, że błyskawicznie zostaną odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy, no i z Funduszy Spójności, które dopalą polską gospodarkę na rzecz, na korzyść opozycji. A czego pan się spodziewa ze strony prezydenta? Bo w polskiej tradycji parlamentarnej jest coś takiego, że rzeczywiście prezydent w tym pierwszym kroku mianuje na premiera człowieka z partii, która rzeczywiście zyskała największą liczbę głosów, w tym przypadku to jest Prawo i Sprawiedliwość. Jak to będzie? To jest tylko tradycja, ale i tak taka tradycja, powiedziałbym, mało wiążąca, bo prezydent ma formalne prawo zgłoszenia każdego z nas, także pana czy mnie, jako osoby, której powierzy misję budowy rządu. W związku z tym myślę, że jednak prezydent Duda zachowa się zgodnie tym, czego oczekujemy, czyli wskaże liderów Prawa i Sprawiedliwości do formowania rządu. Ten rząd będzie powstawał, ten rząd nie uzyska wotum zaufania i kolejny krok będzie należał do Sejmu. Chyba że dojdzie do radykalnej zmiany i o tym już słyszymy dzisiaj od rana. Już jest informacja, że prawdopodobnie powstanie list wybranych parlamentarzystów opozycji, a więc całego tego grona 248 posłów, które jednoznacznie podpiszą się pod kandydaturą Donalda Tuska jako wspólnego kandydata i taki list powędruje do Pałacu Prezydenckiego. Czy zrobi wrażenie na prezydencie Dudzie? No to zobaczymy, ale taki pomysł się pojawił, który stałby troszeczkę w poprzek czy wbrew tej tradycji, którą pan przywołał. Gdyby prezydent był bardziej niezależny, gdyby nie był człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości, się nie wywodził z tego matecznika, to na pewno ten pomysł listu miałby większą potencjalną szansę. No, z drugiej strony prezydent też już ostatnią kadencję ma w tym momencie, więc może to być trochę inaczej niż gdyby to była pierwsza kadencja. Ostatnie pytanie, panie redaktorze. Cytat z pana z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzeba zerwać z polityką polaryzacji. Jesteśmy tu wszyscy. Tak pan napisał w dzisiejszym numerze. Czy to jest w ogóle możliwe? Taka moja wątpliwość. Wydaje mi się, że tak, bo Polacy nie są aż tak głupi, jak niekiedy próbują to tłumaczyć politycy i publicyści. Polacy mają świadomość swoich interesów. I na przykład w kwestii pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej konsensus jest, wydaje mi się, bezdyskusyjny. Jeśli idzie o potrzebę obrony państwa czy zapewnienia szczelności granic, to też jesteśmy
generalnie zgodni. Pytanie, jakie metody będą użyte, ale co do zbrojeń w sytuacji wojny w Ukrainie, też to są sprawy ponad podziałami. Myślę, że można właśnie w imię tych spraw ponad podziałami szukać konsensusu również z opozycją, przyszłą opozycją, którą będzie Prawo i Sprawiedliwość. Jednym słowem, ja osobiście w to wierzę, ale też bywają na to dowody w polskiej historii, że wygrywa racja stanu w sprawach fundamentalnie ważnych dla państwa, takich jak bezpieczeństwo, jak kurs proeuropejski, jak zagwarantowanie procedur demokratycznych. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Radio M 107,6 FM.